Jeśli nie wiesz, co się dzieje, no, Cassandra i Don wzięli ślub i mieli dzieci. Dzieci im się udały, ale małżeństwo niekoniecznie. No, żyli sobie w miarę w pokoju dla dobra dzieci, ale to chyba nie potrwa zbyt długo. No właśnie, tutaj ten ogród. Szkoda gadać. Dzieci dzisiaj dorastają, bardzo mnie to cieszy. No i chciałabym może trochę ruszyć z tym ich związkiem w takim znaczeniu, że no żeby już może Dona nie było po tym odcinku w tym domu. I Lydiusza jeszcze trzeba mówić, nauczyć. Tu byśmy musieli naprawdę masakrycznie przebudować. Ja chyba tą łazienkę przesunę i zmniejszę i tu będzie taki pokój dla obu tych dzieci. Bo jakby kurde, jak na wielki, piękny dom, to w sumie zaskakująco mało miejsca. No tu bym coś mogła przenieść też, ale nie, to zróbmy faktycznie tak jak mówię, nie? A ty idziesz do pracy w ogóle, więc właśnie. Chociaż tyle, że te dzieci są faktycznie ogarnięte już z umiejętnościami mniej więcej. Zespawnowała się, gast się zespawnował, ha 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 ha. A? Znowu jakaś grupa seniorów. No dobrze, no to poprzednim razem odesłał i było źle, więc teraz może się nauczył na błędach, więc zapiszę wszystkich na badanie. O, dostał skille. Boże, się blokujecie. No właśnie, ja tu muszę naprawdę przebudować, chociaż tutaj jeszcze jedną kratkę dodać, bo tu jest masakra. Albo po prostu te schody przeniosę w jedną stronę, bo to też jest pomysł jakiś. No, ścikaj się, proszę bardzo, masz za swoje. Pa. 108 zł za taką przyjemność jeszcze. No ale przynajmniej Cassandra będzie mieć chwilę dla siebie teraz, jak dzieci śpią. Ona tutaj, no właśnie, no i ja bym chciała może nareszcie uskutecznić ten potencjalny związek jej i Diny. Aczkolwiek wydaje mi się, że żadna z nich nie miała jeszcze jakiegoś takiego przebudzenia swojego, że tak powiem, żeby sobie uświadomiły. Może sobie na przykład ona pomyślała, że dobra, nie mam życia towarzyskiego żadnego, tylko dzieci, praca i tak dalej, więc może bym zaprosiła sobie po prostu ludzi bliskich swoich, no tu masz dwóch bliskich na pewno, no i Marysię też. Co może by jakąś imprezę małą zrobiła? Urządź przyjęcie. Jakie przyjęcie? Weźmy pod pretekstem właśnie urodzin, chociaż nie, bo urodziny to już dosłownie teraz są. No to po prostu przyjęcie domowe bez żadnego powodu, dokładnie. No właśnie, sobie przyjaciół zaproś i zaproś też potencjalnych przyjaciół. Weź w sumie Ninę też, bo Nina to jest przecież no ziomuwa. A chyba, że jej nie masz. W ogóle nie wiem, czy mi się podoba bardzo, ale ciekawi mnie, że ona faktycznie nie ma specjalnie relacji ze swoją rodziną poza Aleksandrem, no bo to pasuje do tego, że no trochę jest na nich wszystkich zła. Ale zaproś sobie brata, no i bez przesady, niech na tym się skończy może. Chociaż może Pamelę, bo to dziecko, więc żeby twoje dzieci się może z nią zakolegowały i przynieść do tortu, nie wiem, kto był pierwszy. I Lydiusz chyba, tak kojarzę. O, wszyscy przyszli, super, pięknie. Don też wraca. O, zrobił się, ugotował się dzieciak, jest gotowy. Ale śmieszny, ojej. Ale śmieszny, słodki i cudowny. Ale się jaram. Nie wiedziałam, że tak będzie się jarać jakby tym, że ludzie dzieci mają i że dzieci powstają, które są połączeniem innych, ale bardzo się jaram. No, drugie urodziny, zapraszamy. Boże. Wskoczyła ojcu na ramiona, super. Ale to jest potężny widok. Mhm, dokładnie. Połączyli się, tak. No, jest pięknie, tak, dokładnie. Poskacz sobie po ojcu. I teraz... O nie, zmerczowali się w jedną osobę. Boże, dobra. Co mi się tu dzieje? Pomocy, czemu postawiłem? Don, ona ma 7 lat co najmniej. Też jesteś bardzo fajna, aczkolwiek zaniepokoiłaś mnie po prostu w pierwszych momentach swojego etapu dziecka, już mnie niepokoisz bardzo. Ale no, bardzo urocze dziecko, bardzo urocze, to prawda. A, ja muszę przerobić ten dom piękny, no właśnie. Ojej, no to teraz będzie. O, dobra, dużo więcej od razu miejsca jest. No i teraz te dzieci jeszcze nie mają osobowości, więc weźmy im faktycznie jakieś takie pasujące po prostu pod pokój, łóżko. Okej. Jest to dobry początek. Dina, chodź dosiądź się do mnie, no właśnie. Gadamy sobie o życiu i o wszystkim. Co tam u ciebie, bo u ciebie słyszałam też dzieci. Musisz się zajmować dziećmi swojej siostry. Może dam ci jakieś porady tutaj właśnie o wychowywaniu dzieci, tak? Bo dzieci są męczące, szczególnie w liczbie 2 i słyszałam, że ty też masz liczbę 2. No i spędzają sobie czas. O, dobra zabawa była, super. O, i będą mieć dzieci pierwszy dzień w szkole od razu, bo piąteczek. Piękny nowy dzień. Don, podglądasz sąsiadki. Nie wiem, czy wiesz. Ewidentnie wie. No i Cassandra do pracy idzie. A, no i teraz weekendzior. Więc też możecie... Boże, tutaj warto chyba ogrodnika zamówić. Jeśli przyjdzie, bo on bywa taki, no nieprzychodzący trochę, mam wrażenie. No dobra, masz chwilę dla siebie, no w sensie dosłownie zaraz dzieci wrócą. Ale byś może pogadała ze znajomymi sobie właśnie. Zadzwoń do brata jeszcze też. Oczywiście tak, ogrodnik robi nie to, co ma robić, ale no, klasyk. Jacy oni są słodcy. Niesamowicie.
Co tu się dzieje od razu? Aha, Berek, myślałam, że cię bije czy coś. Chciałaby chomiczka dla dzieci kupić. No w sumie, może to jakaś nauka odpowiedzialności i tak dalej. Ale to gdzie go postawimy, bo nie pamiętam. Wydaje mi się, że on budzi ludzi w środku nocy. W sensie, no to by miało sens. O, super. Jakiego? Mnie kusi taki albinos, ale ten jest w sumie taki też trochę uroczy w sumie. Imię. Kaszalot mi przyszło, nie wiem czemu. Kassandra ma dzisiaj wolne. No bo jest weekend, więc Don chyba też. Dobra, no i dużo lepiej jest teraz z chodzeniem po tym korytarzu, kurde, na szczęście. Też by można było jakieś spotkanie towarzyskie może zrobić, jakieś kolejne. No i dzieci, mi się wydaje, że dzieci by można było wziąć, żeby ubrania im kupić jakieś ładne. Nie wiem, kto to zrobi teraz. Może matka. W sumie. Możemy je, w sumie, ej, co jeśli ich obu ubierzemy w takie właśnie bardzo emo stroje? O, no tak. To weźmy ją, zaprośmy. Kogo ty bierzesz? No dobra, to ignorujmy tych gości. Zaprosi sobie ją tylko, póki właśnie rodzinka nie wróciła do jakichś romantycznych rzeczy. Aha, rodzina wraca, ojej. Ups. A. No, czyli nie reagujesz na to, bo ty już wiesz przecież, że on tutaj, ten Teges, zdradza cię na wszystkie strony, więc może wejdź, żeby tutaj w razie czego nie robić przypałów niepotrzebnych, to wejdź sobie do domu, no właśnie. O, chciałam... O, to by do ciebie pasowało i ty byś w taki sposób sobie mogła uświadomić, że może kobiety cię kręcą, jakbyś się nauczyła tutaj o poradach dla par. Dzieci nie reagują na to w ogóle, ale no cóż. Ty lubisz sport, okej. Sport to jest chyba najcięższe do hobby, z rozwijania, bo do dosłownie trzeba albo takie interakcje międzyludzkie, albo kupić sobie któreś tam z, albo kosz do koszykówki, albo bramka do piłki nożnej. I tylko tak można, więc to no powodzenia, gościu. Aha, czy skończyły ci się pragnienia z nią? No to pożegnaj ją. No rodzina przyszła, no to może już nie chcesz robić hałasu. A ty, dziewczynko, jakie masz hobby? Sport? Aha, to ty miałaś sport. Nie, oboje macie sport. O nie, czy może być gorzej? No ale przynajmniej macie towarzyszy. Możecie ze sobą nawzajem rozwijać ten sport. A to takie w sumie trochę kochane. Będziecie tylko przez całe swoje życie rzucać piłkę do siebie. A, ja miałam wam też stroje zaplanować. No to co ci założymy? No bo faktycznie zima się zaczyna, mogłabyś jakoś grubiej chodzić niż tylko tak emo. Ale no mnie kusi, żeby może oni oboje mieli takie, no właśnie w stylu ćwirów, bardzo ciuchy. Chociaż na chwilę was tak ubiorę. O, dobra, nauczyłaś się. Boże, co tu się stało? Okej, no to zostało ci zakochać. Właśnie miałam tą imprezę robić, no ale teraz już trochę późno. Myślę, że przyjdzie jeszcze okazja na spokojnie. Ale w sumie faktycznie mówiłam na początku, że chcę, żeby Don się zaczął wynosić tutaj stąd. Ale nie, dobra, to na razie jeszcze go zostawmy. Po prostu z rana się na przykład zrobicie ten rozwód oficjalny, to on się wyprowadzi czy coś. Pooglądaj chwilę sobie gwiazdy i pójdziesz spać potem. Dobra, może się obudźcie i może dojdzie do rozwodu. Koniec miłości, Don, sorry. Romansowanie z moją matką to jest trochę deal breaker dla mnie. Ktoś się wyprowadza? Aha, czyli możemy poczekać jeszcze z tą wyprowadzką. No to dobrze, no to żeby właśnie... może o 7 się faktycznie wyprowadzi, czyli żaden. O nie, bo te dzieci są teraz smutne przez to. O nie. Chodź tutaj w takim razie, zapytaj się taty, czy nadal wszystko będzie dobrze, czy jakby nadal będzie w waszym życiu. No i ta też płacze. O nie. Nie, no pozapewniaj te dzieci, że będzie dobrze. Obejmuj każdego z nich. Powiedz, że ci też jest smutno, ale no tak, tak wyszło i że nadal będą u ciebie przecież cały czas. W sensie nie cały czas, ale gdziekolwiek pójdziesz. O nie, on też płacze, mu też jest smutno. Oboje płaczecie, ale to jest no przykre. Przykre bardzo i troszeczkę urocze. W sensie takie, wiecie, wymaga od człowieka dużo jaj, żeby pokazywał emocje przy swoich dzieciach, co nie? Szczególnie u ojców, więc no uważam to za urocze. Że też przyznał, że smuci go ta sytuacja. No dobrze, no to może przy komputerze sobie poszukasz domu. Przypuszczam, że jakby prześlemy mu może trochę kasy z powrotem i wróci do tego pierwotnego może? Bo nie chcę zrobić takiej znowu sklejki rodzin, że nie wiadomo jakiej, że na przykład dołączy do Tatiany albo że dołączy do sióstr Caliente. Nie, no niech sobie przynajmniej przez chwilę pożyje z powrotem w tym oryginalnym domu. Nie, no sam się wyprowadzasz. W sensie ja możliwe, żebym tak zrobiła, że faktycznie ileś czasu ma ileś czasu u ojca. Nie wiem, czy to będzie 50-50, no ale zobaczymy. No dobrze, no to nowy rozdział w życiu Dona trochę. I tutaj też, no właśnie, no przynajmniej ta sprawa została rozwiązana, przynajmniej coś dalej rusza z tą fabułą, bo oni naprawdę byli utknięci w tym związku przez jakieś 10 lat, kurde. Lepiej późno niż wcale, tak. No, czas na ćwirów. Bella wróciła i Mortimer ją przyjął, ale nie dowiedział się jeszcze, co ona wyprawiała w międzyczasie. Aleksander...
istnieje, rozmnaża psy i idzie na studia. No, no właśnie, tu jesteśmy z powrotem w momencie, kurde, sprzedania pieselopy. Co to jest? Aha, Bronisław i ja wymykamy się z domu. No trochę za późno mówisz, bo generalnie teraz idziesz na studia. W tym momencie, Boże, jak mu się oceny opuściły. Znowu nie patrzymy, ile monitor ma lat, nie patrzymy, kiedy to się będzie działo. Chcę być zaskoczona po prostu. Czy coś masz? Bo ty tak średnio, no właśnie. No się wydaje mi się, że ty już miałeś coś za logikę pewnie, nie? No właśnie, 750, okej, no to idź na studia, zanim pójdziesz do szkoły, idź na studia. Boże, teraz tylko ta dwójka będzie w domu, co wtedy? O, Tatiana dzwoni do Belli, o, okej. No to faktycznie ciekawa będzie ta tura tylko z tą dwójką. Czemu nasz... Chłopie, jak chcesz dostać napiwek, to się dobrze sprawdzaj, a nie, że grasz za napiwki u nas w domu. I od razu zapłacimy, przypuszczam, za... ty chcesz nagle z powrotem pracę? Chłopie, naprawdę już się na starość nudzi, ewidentnie. 9000 mamy do zapłacenia, okej. Matko, jeszcze jakiś wywiad. Wywiad to ty mogłeś chcieć, kurde, zanim twoja żona się znalazła. To by do ciebie pasowało, a teraz to już trochę późno, gościu. Weź podzwoń do ludzi może. Wszystkich swoich trzech znajomych. Dobrze, czy nasz tutaj butler może robić rzeczy, które powinien robić? Że ja ci mogę pomóc, jak koniecznie chcesz na przykład podlać kwiatki czy coś. Już na tyle leniwi nie jesteśmy. Chyba, że to dlatego, że się zresetował, bo mody zmieniałam. Taka jest też szansa. To weźmy go, nakłońmy do sprzątania czy coś. Boże, żeby tu trzeba było nakłaniać swojego pracownika, żeby ci sprzątał w domu. Ale nie, no faktycznie wydaje mi się, że może się zresetował i przez to się zachowuje jak gość. No i... Bo gościu, nie no, czy możemy go wyprosić? Ty masz do kogo dzwonić? Ty nawet z Kasandrą nie masz relacji żadnej. Ty też nie masz przyjaciół nawet, Mortimer. Kurde, twoją najbliższą przyjaciółką jest twoja była narzeczona, więc jakby... O Boże, Bella. Wstawanko. O, psy dorastają, super. Hełmene Gilda ma takie śmieszne, bardzo mocno... zapadnięte do środka oczy. Śmiesznie trochę wygląda. Bella? A, Bella ma awans, no tak. I drugi pies wyrósł. No też tak śmiesznie. Odnoszę wrażenie, że mimo, że Bella jest jeszcze młodą dorosłą, to weszliśmy teraz na taki etap, który bym nazwała dziady gameplay. W sensie, że no wyfrunęło im ostatnie dziecko z gniazda i nie mają co ze sobą zrobić. I dlatego oficjalnie wylosuję im którąś z tych moich faz życiowych na wiek dziada. Na razie Mortimerowi to będzie takie coś, co oni może oboje robią, czy coś takiego, nie? 1 do 21 jest i tutaj mamy random number generator i losujemy 12. Pozytywny wpływ na miasto. To trochę nudne, bo tutaj są takie rzeczy typu, właśnie takie miłe rzeczy typu pozytywny wpływ na miasto, ale są też rzeczy typu, kurde, odcina się od rodziny. Więc no, ale dobra, no to ktoś z nich, na przykład Mortimer, ma teraz pozytywny wpływ na miasto mieć, czyli właśnie dobre ten relacje, dobre zmiany wprowadzać. A teraz weźmy, wylosujmy Belli coś, mimo że jeszcze nie jest dziadem. 15. Nie. Wygadałam sobie. Tylko, że do Belli tak mi to nie pasuje, bo ona już to raz zrobiła, nie? W sensie nie ze swojej winy po części, no ale mimo wszystko. I jakby fabularnie mi to nie do końca pasuje. Dajcie coś Belli ciekawego, proszę. 18. Duchowność, w sensie spirituality. Okej. Musiała sobie to przemyśleć. Jak pokazać jakąkolwiek duchowność w Sims 2? O nie, teraz mi przyszedł do głowy. Co jeśli w tym, że Mortimer chce jakoś wpływać na miasto i w tym, że Bella znajduje jakąś duchowność w swoim życiu, to na przykład oni by zaczęli namawiać ludzi do tego, żeby się, nie wiem, bali kosmitów czy coś. Że z kosmosem nie warto zadzierać, żeby właśnie pokazać, że no Belle takie rzeczy spotkały straszne, więc musimy wszyscy na siebie uważać. I co jeśli by to nakręciło faktycznie nadal i się połączyło z tą dziwną nienawiścią, jaką ma pani Tekla dalej też do kosmitów. Co jeśli by to się jakoś powiązało? Jakby pasuje mi to, nie? Bardzo mi to pasuje w sumie. Moglibyście iść sobie na miasto, na przykład głosić ludziom takie rzeczy. Nie żeby od razu jakąś nienawiść czy coś, ale... W sensie może nie aż tak, że jakaś nienawiść w stronę kosmitów,
mitów, co po prostu odchęcanie ludzi od patrzenia przez teleskop. Zniechęcanie ludzi do patrzenia w gwiazdy, do jakiegoś tam interesowania się tym, co jest w kosmosie. No i tak samo Mortimer, zniechęcony własnymi wynalazkami, bo po prostu, no tak jak mówiłam w chyba poprzednim odcinku, w którym z nimi grałam, że on się zniechęcił tym eliksirem swoim, nie jest na długą metę zadowolony z tego wynalazku, no to tak samo mógłby właśnie mówić, że no też właśnie nie korzystajcie z jakichś tam super wynalazków, bo to przecież jest nienaturalne, tylko wam to szkodę może zrobić, no bo w sumie prawda, bo te przecież te nagrody aspiracji mogą szkodę zrobić człowiekowi, więc jest w tym ziarnko prawdy, ale mimo wszystko przesadza gościu, no takie coś zróbmy. O, no i właśnie jest też Tadek Paliwoda, czyli nasz naczelny, kurde, poszukiwacz też super naturali, który też może by chciałby namieszać tutaj, tak? To w jaki sposób wy możecie coś głosić, że tak powiem? Stańcie sobie tutaj, bo jakby podium nie mam i podium nie chcę tu stawiać, bo nie przesadzajmy, albo mikrofonu, kurde, ale na przykład chyba musicie rapować za napiwki jako to głoszenie, no chyba innej opcji nie ma. Boże. Tak, tutaj już jeden słucha, drugi słucha, nawet pieniądze daje, super. Dużo ludzi słucha, ale niekoniecznie wrzucają, ale no cóż, takie życie, taka robota. No dobra, w sumie nawet jeśli nie wrzucają, to słuchają na pewno. To się liczy dla was, powiedzmy, wy tam pieniędzy nie potrzebujecie, jeszcze Jan Hak na czele, kurde, tego słucha. No dobra, no to powrzucali, to kończcie może głoszenie i idziemy do Domciu. Ten tutaj cię zagaduje o twojej przemowie. Okej, wracacie, super. Bella zaczyna pracę za godzinę, zapomniałam o tym zupełnie, no cóż. Dobra, no i może też zaraz pójdziecie znowu głosić. Teraz może w inne miejsce, może na przykład do parku. Okej, to zapraszamy tutaj do zabawy. Chodźcie tu, bo tu jest takie spokojne miejsce. Nawet Tatiana to wrzuca, Tatiana, to jest troszeczkę przeciwko tobie. Troszeczkę niezbyt dobrze nastawione do kosmitów i kosmosu. O, czyżby czarownica? Zła czarownica, no tak. Marysia, płacze jeszcze tutaj, bo wy sobie tutaj w tle, my głosimy, a wy w tle sobie dupę kopiecie, no tak. Jeszcze brzydka pogoda, no właśnie, zwijajcie, bo tutaj wajby się zepsuły. Obserwujmy w międzyczasie właśnie naszego lokaja, jak on się bawi, bo on tutaj widzę, że po prostu idzie w tej i z powrotem i tak wygląda jego dzisiaj dzień pracy. On po prostu w kółko chodzi, bo ma postanowienie noworoczne, żeby 6000 kroków dziennie robić, no i tak to się kończy właśnie. Jaki jest twój problem? Jakbyśmy coś poprzenosili na przykład? O! Uwolniłam go. No nie, może sprzedamy te wszystkie kwiaty na razie. Na wiosnę kupimy nowe. Nie warto, żeby ten dziad nam tylko ciągle chodził od kwiatka do kwiatka jak pszczółka, no właśnie. To bye bye, kwiatki. No i teraz nareszcie będziesz pracować. Gratulacje, przyjacielu. Ej, zaprośmy Karolinę do środka. O, no i jest ten moment. Właśnie tak coś czułam, że no właśnie. Akurat pod koniec odcinka i tak dalej. No dobrze, no to zróbmy odpowiednie pożegnanie Mortimerowi, skoro jego czas tutaj nadszedł. Znalazł żonę, nie dowiedział się nigdy, co żona wyrabiała. Trochę wiedział, trochę nie. Nadal nie wiedział do niej tym wszystkim, ale no. Odejmijmy sobie od razu 15 tysięcy, bo w sumie tu jest 15 tysięcy wymienione. I faktycznie potem na przykład Aleksandrowi nie odejmujmy nic, jak on będzie na studiach, faktycznie dostanie te 4800, żeby może sobie rozgospodarował je na studiach. To dobrze dla niego w sumie, nie? Jak samo Kassandra całe 200 zł dostała po kurde jej super bogatym ojcu. No i tak skończył Mortimer ćwir, dokładnie. Pieski są smutne teraz, o nie. Przedzwońmy do Kassandry, powiedzieć jej o tym. No i Bella została sama w domu, no w sensie jeszcze z tymi psami w liczbie milionowej. Wróciła do rodziny, no i rodzina sobie poszła tak trochę, więc co ona teraz będzie robić? Aha, znowu zapomniałam, że masz pracę, no ale dobra, no idź do tej pracy. Okej, masz awans. Nasze psy w ogóle nadal się załatwiają w tym samym miejscu zawsze. Musimy je nauczyć sikać na dworze. No i musimy się nimi porządnie zająć, tak właściwie dobra, ale to jest koniec tego odcinka, więc no tak. Co się dalej wydarzy z ćwirami? No tutaj Mortimer biedny umarł. No w sensie, no czas był na niego najwyższy, ale mimo wszystko jest to smutek i jest to żal, więc zobaczymy, co się dalej wydarzy. Czym ja będę grać potem? No, Angelika i Damian zostali i są studia, na których będzie Aleksander i Lucynka, więc to mnie bardzo ciekawi. Myślę, że w przyszłym będą te studia, bo jara mnie to. Aleksander z Lucyną się nie lubią, nie dogadują się zupełnie, mają jakieś problemy do siebie, więc bardzo mnie ciekawi to, co się stanie, jak wrzucę ich obu do jednego akademika.
Dokładnie. No więc pa pa.